Jednym z ważnych aspektów współczesnego życia jest zieleń. Zieleń, która towarzyszy nam w mieście, towarzyszy nam w podmiejskich rezydencjach. Pełno dzisiaj centrów ogrodniczych, w których sprzedawane są akcesoria dla różnego rodzaju i amatorów, ale i także bardziej zaawansowanych miłośników kształtowania zieleni. Ale historia zieleni w naszym mieście jest historią dość starą, właściwie niemalże tak starą jak miasto. W dzisiejszym odcinku chciałbym Państwa zaprosić właśnie na taką wędrówkę po miejskiej zieleni. Od zarania do czasów nam współczesnych. Jestem w miejscu, gdzie prawdopodobnie znajdował się najstarszy żarski ogród. Powstał on w środku założenia klasztornego, bo w tym miejscu był niegdyś zabudowania franciszkańskie. Franciszkanie przybyli do miasta w 1274 roku. Jako zakon żebraczy oni zawsze budowali w pobliżu murów miejskich swoje klasztory i te zabudowania przylegały do fortyfikacji, tworząc takie półkole, taki kwartał otoczony budynkami, a w środku takiego kompleksu klasztornego znajdował się wirydarz. Cóż to takiego? To prostokątny dziedziniec, w którym w środku tego dziedzińca, takie coś jakby atrium, w środku znajdowało się na przykład figura albo fontanna, źródełko. No niestety nie mamy jakichś bliższych informacji na ten temat z jakichś źródeł historycznych. Nie ma także żadnej ikonografii. Natomiast można być pewnym niemal w 100%, że coś takiego musiało się tutaj znajdować. I franciszkanie, można powiedzieć, na pewno stworzyli pierwszy ogród. W Kronice Magnusa jest także zapisane pod rokiem 1710, że w zabudowaniach franciszkańskich znajdował się również Hortius Medicus, czyli ogród medyka, gdzie franciszkanie uprawiali zioła oraz rośliny lecznicze. Historia lubi się powtarzać. Jak rzadko, to właśnie w tym miejscu możemy powiedzieć, że to powiedzenie sprawdza się w 100%. Dzisiaj mamy tutaj taki skwer z geometrycznymi nasadzeniami krzewów. Ten skwer powstał w latach 90. w miejscu bardzo zaniedbanym w okresie PRL-u. Tutaj po wyburzeniu zabudowań bardzo długo właściwie nic nie było. Był to jedno z najbrzydszych miejsc w mieście, tym bardziej, że tam wzdłuż ulicy Pańskiej znajdował się ryneczek z okropnymi betonowymi stołami. A dzisiaj jest bardzo ładnie, bardzo pięknie, ale w tym miejscu prawdopodobnie powstał pierwszy ogród ozdobny, który powstał w pobliżu właśnie kuchni zamkowej. Prawdopodobnie powstał on podczas renesansowej przebudowy z zamku Biebersteinu w latach 1540-1549, jak sugeruje nie bez racji Monika Drozdek, pani doktor, pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Erdman II Promnitz, który w 1723 doczekał się ukończenia budowy wspaniałego kompleksu pałacowego, nie mógł zapomnieć o tym, by w pobliżu znalazł się wspaniały ogród. I taki ogród mamy tutaj za murem. Na razie go nie widzimy. To jest taki giardino segreto, taki ogród tajemny, tylko przeznaczony dla rodziny. Otoczony był murem. Z jednej strony jest to właśnie mur byłej ujeżdżalni, która została zniszczona podczas bombardowania w 1944 i nigdy nie odbudowana. A po drugiej stronie były kamienice i od nich oddzielał też mur. Także był to taki prostokątny ogród z altaną, która do dzisiaj istnieje. To taki ogród, jaki możemy znaleźć chociażby w Pradze. To widać tutaj inspirację płynącą stamtąd, z Czech czy południa Europy, wybudować takie tylko dla rodziny przeznaczone ogrody. Zaglądamy przez okno byłej ujeżdżalni do Giardino Segreto, do ogrodu tajemnego, sekretnego rodziny von Promnitz. Dzisiaj ten zapomniany ogród jest już, nie wygląda najlepiej, natomiast altanka wciąż stoi. Ostatnią budowlą kompleksu pałacowo, należy dodać parkowego, ukończoną w 1723, był Tummelhaus,
czyli dom zabaw, przeznaczony początkowo na szkołę rycerską. I wokół właśnie tego pałacu letniego został wybudowany nowy geometryczny park barokowy, który nie był zamknięty jak ten ogród przypałacowy. On był otwarty, ograniczony tylko ulicą dzisiaj Poznańską, która była taką osią optyczną prowadzącą na północ, zamkniętą błękitną bramą. No a z drugiej strony od wschodu była ulica, dzisiaj ulica Domańskiego, i na tym terenie znajdował się wspaniały barokowy ogród, którego zachowały się plany. Natomiast sam ogród istniał około 40 lat. Po 1765, kiedy Johann Erdmann zrzekł się państwa Sanomego Żary-Trzebiel, ogród ten najpewniej przestał istnieć, a teren był już zaniedbany i musiał poczekać do początku XX wieku. Momentem przełomowym dla miejskiej zieleni był rok 1909. Wtedy to cała domena dawna Promniców, która należała do państwa pruskiego, stała się własnością miasta. I dlatego też miasto postanowiło ten zaniedbany teren zagospodarować pod park miejski. Park miejski był budowany w latach 1911-1913. Był on zupełnie inny niż ten dawny park pałacowy. Tutaj zmieniono układ alejek wzdłuż ulicy dzisiaj Alei Jana Pawła II. Takie długie alejki, których zarys dzisiaj się zachował. Natomiast rekonstrukcja parku w ostatnich latach doprowadziła do zmiany układu tego dawnego parku miejskiego. Zbudowano co prawda nową fontannę, ale mniej więcej w miejscu dawnej niemieckiej fontanny. Zrekonstruowano także w takim kształcie dosyć podobnym do przedwojennego pawilon muzyczny, który został zbudowany w 1929 za pieniądze doktora Langa, który był właścicielem Niederapotheke przy ulicy dzisiaj Osadników Wojskowych. Pawilon ten stanął w zupełnie w innym miejscu. Pierwotnie znajdował się bliżej budynku dzisiejszego Urzędu Gminy Wiejskiej Żary, ale budynek został zniszczony podczas bombardowania z 1944. Kraków ma planty, ale Żary też mają planty. Planty powstawały w miejscu rozebranych fortyfikacji miejskich. Nasze planty powstały w miejscu niezupełnie fortyfikacji, bo powstały w miejscu właściwie fosy. Jak również wcześniejszego muru, który tutaj był jeszcze jeden mur. Parę lat temu został on tutaj odkopany podczas prac ziemnych. Ten mur pochodził prawdopodobnie z XV wieku. Ale te fortyfikacje, jak również fosa, zostały zniwelowane na początku XIX wieku i ten teren zostanie zagospodarowany w drugiej połowie wieku XIX z udziałem Związku Upiększania Miasta, który powstał w 1861, i to on zadbał, by ten teren tych plantów stał się takim pięknym miejskim skwerem ciągnącym się przez dzisiejszą ulicę Podwale. W tym miejscu, w pobliżu miejsca, gdzie stoję, został zasadzony dąb. Dąb na pamiątkę zawarcia pokoju w wojnie francusko-pruskiej 1870. Ten pokój podpisano w 1871 i w wielu miastach niemieckich na tą pamiątkę albo budowano pomniki, albo tak jak w Żarach sadzono dęby. Wielu z nas obraz XIX-wiecznej industrializacji mamy wykreowany przez skądinąd wspaniały film Andrzeja Wajdy Ziemia Obiecana. Widzimy tam prężnie, dynamicznie rozwijającą się łódź pełną smrodu, brudu, dymu, który wręcz wylewa się z ekranu. Nie jest to piękny widok. Natomiast ta industrializacja nie zawsze tak wyglądała, bynajmniej nie w Żarach. Okazuje się, że żarscy przemysłowcy bardzo dbali o zieleń, a jednym z najbardziej przemysłowców zaangażowanych w tworzenie wspaniałego otoczenia swoich zakładów był Erdmann Hoffmann, właściciel fabryki sukna, która znajdowała się za moimi plecami, i tutaj znajdował
stał się również ogród fabryczny, zarówno część prywatna z nieistniejącą altaną rodziny Hoffmanów, była tu też fontanna, jak również była także część specjalnie przeznaczona dla pracowników. W całym zakładzie, na całym terenie, między ulicą Wrocławską a ulicą Podwale było wiele zieleni, gdzie pracownicy Hoffmana mogli odpoczywać, jak również w 1933 część parku fabrycznego została udostępniona wszystkim chętnym mieszkańcom, nie tylko pracownikom zakładów Hoffmana. Wspaniała willa, w której znajduje się dzisiaj Miejska Biblioteka Publiczna, to dawna rezydencja Heinricha Neumanna, właściciela fabryki włókienniczej, która znajdowała się tutaj po sąsiedzku, po drugiej stronie ulicy Wrocławskiej. Tych zabudowań fabrycznych dzisiaj nie ma, ponieważ spadły na nie bomby w 1944 roku i w tym miejscu dzisiaj stoi osiedle budynków mieszkalnych zbudowanych w drugiej połowie lat 50. Natomiast Heinrich Neumann, budując swoją willę, oczywiście nie zapomniał o parku. Celowo dokupił sobie do działki budowlanej tereny sąsiadujące, by założyć tam wspaniały ogród. Z oryginalnego ogrodu Neumanna zachowała się fontanna, której niecka stoi do dzisiaj, chociaż została uszkodzona parę lat temu, gdy na skutek wichury powalony został wielki dąb, który uszkodził tą misę. Natomiast on dzisiaj tam stoi. W zeszłym roku podczas międzynarodowych spotkań ze sztuką został zamieniony w rzeźbę. Te drzewa, które dzisiaj stoją w parku, są drzewami właśnie zasadzonymi w czasach Neumanna. Natomiast ten budynek w tle, którym został zbudowany w 1903 i dzisiaj znajduje się Żarski Dom Kultury, należał do Ernsta Leuny, również fabrykanta, właściciela tkalni przy Podwalu. On również miał swój ogród, tyle tylko, że położony w głębi. Dzisiaj tam znajduje się plac zabaw. Ogród sekretny to nie jedyne założenie ogrodowo-parkowe, które powstało na polecenie Erdmana II Promnica. On również nakazał założyć wspaniały ogród i zwierzyniec wokół zameczku myśliwskiego. Ten zwierzyniec był niezwykle ciekawy, ponieważ były tam okazy zwierząt niewystępujących normalnie w żarskich lasach. Ten ogród, można powiedzieć, był takim ogrodem zoologicznym i tutaj w pałacyku znajdowały się również wokół niego rzeźby, które zostały przewiezione przed paroma laty i ustawione w parku Żarskiego Domu Kultury. I w tym miejscu, w miejscu dawnego ogrodu przy willi Ernsta Leuny, chciałbym zakończyć dzisiejszą podróż po żarskich ogrodach i parkach. Jak widzimy, była to historia niezwykle bogata. Dziękuję Państwu za uwagę.